wersją 7, już Państwu mówię, 7a, a 8, to jest na tej nowej drodze, która tam jest w Strzydzewie. I drugi, i w Brzegocinie. W Brzegocinie przy szkole jest słupek, jak się wchodzi do szkoły, ale on nie jest tam wyniesiony, to nie ma przy szkole. W związku są trzy zmiany w tych przystankach autobusowych, które wprowadzamy w uchwałach. Dobrze, dziękuję bardzo. Szanowni Radni, otwieram dyskusję. Może przy tej pierwszej uchwale dotyczącej określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie górniczego na 2023-2024. Czy mamy tutaj jakieś zapytania? Nie widzę. Zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o głosowanie. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? I Szanowni Państwo, stwierdzam, że wyższa uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała dotyczy ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określanie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat prowadzonych przez gminę uczelni publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych publicznej szkoły podstawowej. Tutaj również otwieram dyskusję. Sprawa została przez chwilę przedstawiona przez panią wicegórę. Jeżeli nie ma pytań, to zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Jeszcze moment. Nie chcę przeskoczyć. Andrzej, po. Dzisiaj jest to złośliwość rzeczy martwych. Okej. Okay. Jest. Dobrze, głosuj. Dobra, zgadza się, że za głosowanie, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. I szanowni Państwo, stwierdzam, że wyższa uchwała została przyjęta. Ja zwiększę się, że się nie wiem. Szanowni Państwo, kolejna uchwała dotyczy określenia przystanków komunikacyjnych, które właścicielem lub zarządzającym jest gmina Czerwin oraz warunków i zasad korzystania z nich. Otwieram dyskusję. Czy tutaj mamy jakieś zapytania? Pani wicewójt powiedziała, dochodzą nowe trzy przystanki. Tak. Jeżeli nie ma pytań, to zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Chwilkę poczekam jeszcze. Panie Wójcie, Panie Rado,
się chciałem tu wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że chodnik Wierzynie został ukończony, chciałem podziękować. Jak Państwo wiecie doskonale, trwało to kilka ładnych lat, było to budowane etapami. Pierwszy etap to był parking przy świetlicy, później było to było jeszcze z dofinansowaniem z Funduszu Sołeckiego. Drugi etap to było pobudowanie odcinka w kierunku państwa Łagowińskich. To było jeszcze zrobione z kostki, która została z zakupu tego Funduszu Sołeckiego. Trzeci etap to był, z tego też się bardzo cieszę, ze środków własnych dwóch przedsiębiorców z Wieczyna. Im też się należy podziękowanie za sprawę pani dyrektor Haliny Mele, za jej namową i po zgodnieniach z nią ten odcinek został zrobiony. No i dwa ostatnie odcinki w zeszłym roku, połowa tego co została w tym roku została zrobiona ostatnia część. Chcę tu Państwu radnym podziękować za to, że podejmowaliście za każdym razem decyzję o tym, żeby do tego chodnika z naszych środków dołożyć, bo jak pamiętamy, jest to droga powiatowa, no ale po uzgodnieniach z powiatem dofinansowujemy to 50-50. Korzystając z okazji, że jest z nami Pan Radny Powiatowy Wojciech Warszewski. Panie Radny, na Pana ręce, ale proszę te podziękowania w imieniu moim, ale i Pani Sołtys, myślę, i wszystkich mieszkańców Wieczyna przekazać na najbliższej sesji Rady Powiatu. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że od drogi Pleszew-Grab aż do drogi, do skrzyżowania drogi Grab-Żegocin możemy, tak, to jest taki najczęściej uczęszczany w odcinku przez samą miejscowość, bo też niektórzy mogą powiedzieć, że częściej jest uczęszczana droga Pleszew-Grab, przy której niektórzy też oczekują chodnika. Może to jest gdzieś tam pięć w przyszłości. Także panie radny, proszę przekazać podziękowania, bo naprawdę kawał dobrej roboty. W miniony piątek z panią Sołtys, z panem wójtem zrobiliśmy tradycyjny, że tak powiem, wieniec, czyli takie małe podziękowanie dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej, bo to oni praktycznie w całości wykonywali ten chodnik. Powiem tak, no część mieszkańców gdzieś tam też oczywiście mówiła, bo to się ciągnie, bo kurczę, rok czasu robią tam powiedzmy pół kilometra, z wiadomych przyczyn gdzieś tam inne rzeczy wyskakiwały, typu jakieś prawa wodociągu, gdzieś tam jakieś prace w szkołach przed rozpoczęciem roku. Niemniej cieszę się, że robił to Zakład Gospodarki Komunalnej, bo pieniądze, o których tutaj dzisiaj była mowa, chociażby w tym roku, które powiat przeznaczył i które my przeznaczyliśmy, zostały w zasadzie poza tym, co zostało wydane na materiał, zostały w naszym zakładzie komunalnym i to myślę, że to jest dobra rzecz, że przy udziale tych naszych pracowników i tego naszego zakładu realizujemy takie inwestycje, bo no te pieniądze zostają, a jak wiemy, za te pieniądze później zakład komunalny może kupować kolejne sprzęty, które widzimy na terenie naszej gminy i nie tylko, bo świadczą usługi gdzieś dalej. Kolejnym takim podziękowaniem, bo tu trochę wyprzedzę trochę czas, no bo to, o czym Pan Wójt mówił, prace przy remoncie, przy wymianie dachów na sali w Wieczynie właśnie trwają i myślę, że ich tam już niewiele zostało. Panowie z firmy, która realizuje, też brali udział w tym naszym podziękowaniu. Trochę do przodu mieli wieniec, ale też zostało im, bo to ta sama firma, trzeci etap realizują i tutaj też podkreślę, że 3 lata z rzędu Sołectwo Wieczyn w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczało środki. Przez 2 poprzednie lata Państwo radni podejmowali decyzję o tym, żeby do tej inwestycji dołożyć. W tym roku dziękuję tu na ręce Pana Wójta, ale dla pracowników, którzy napisali i złożyli wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, została pozyskana kwota 57 tysięcy w ramach Pięknie Wielkopolska Wieś i ten temat też zostanie w tym roku zamknięty, za co Państwu też serdecznie dziękuję. Tak, no wiecie, tam zaczyna wyglądać coraz łatwiej. Wieś w przyszłości oczywiście też jest to, że gdzieś tam jakieś wstępne rozmowy się rozpoczęły, ale to jest temat gdzieś tam na pewnie dalszą i bliższą przyszłość o przedłużeniu tego chodnika w kierunku Łęgu do skrzyżowania do kościoła. Tam no, tutaj są troszeczkę bardziej zagmatwane już tematy, bo tu by musiał wykup kawałka gruntu. Tam są te dęby, nasza aleja
na przyszłość będzie musiała się już toczyć ze starostą powiatowym, który by ten grunt musiał wykupić, a później możemy myśleć o dalszej budowie chodnika, ale mówię to, myślę, że to już kolejna rada, a może jeszcze dalej. Także panie radny, proszę też do powiatu przekazać się podziękować. Dziękuję. Szanowny panie radny, jutro jest sesja rady powiatu, także będę miał okazję te sprawy przekazać. Podziękowania w imieniu rady, w imieniu pani sołtys oraz w imieniu mieszkańców. Sam również się bardzo cieszę, że inwestycja jest ukończona, że służy mieszkańcom. No i po prostu, że tak sprawy się mają, jak się mają, że te się sprawy, inwestycje się realizują i po prostu chcemy, żeby tak dalej było. Dziękuję bardzo. Ja korzystając, że mogę w tej chwili zabrać głos, zwalniałem się u pana przewodniczącego, bo muszę być teraz w innym miejscu, także dziękuję państwu. Do widzenia. Jeszcze momencik, jeszcze panie radny. Wiem, że to kosztuje. Tak jest. Tutaj takie śliczne podziękowania. Bardzo się cieszę, że też podziękowania są, ale ja trochę muszę zgadać. I proszę przekazać pani Mele, że pracownicy, którzy wycinali tam 15 metrów drogi od krzyża w stronę Kotkiew, grube drzewo zabrali, a wszystkie gałęzie wrzucone w rów i wszystko już zarosło. Kto to będzie trącone? No grube drzewo zabrali, bo tam były takie akacje. Ale gałęzie trzeba zostawić. Jak to wygląda? I oni wszędzie tak robili, bo przy powiatu też tak robili. No rozumie panią. Niech same pochwały, ale zgadnij czy trzeba. Dobrze zrobi i czerwę siedzę w jedną zagę. Dziękuję bardzo, ja już muszę jechać. Dziękuję za tę drogę. Właśnie pan podnikał i chodzi o to, że nie ma zjazdu na polach. Niszczona ta droga przez zjazd na polach. Dziękuję za tę drogę gminną. To jest droga na środku podróże, tak zwane. Jest bardzo dobrze wykonana. Są rowy pokopane, są eleganckie sprawa. Stare kiedyś tam była na drodze, czyli pokopane. Jeszcze jest taka sprawa. Tam nie ma kuli. W tym miejscu. Do widzenia. Do widzenia. Jeszcze mam taka sprawę, że były te świetniki na pisanku, bo one tam są tak wypełnione, żeby je po prostu tam opróżnić. Bo ten piaskowa, żeby w czasie wakacji może były robione cięższe wymiary, te spontanie, bo dużo jest takich po prostu przyjezdni. To jest nad rowerami, nie rowerami, potem są opóźnienki, tam coś mają, jedzą, wypiją, położą do tego świetnika i potem to, te wakacje już cały czas mogą się przerwało. Jeszcze jedna sprawa jest taka, tutaj już kiedyś dojechałem, czy na przeciwko przez środka droga. Lampa świeci, obróciła się, świeci pod rąkę. Nie świeci na drogę. A zapytam się, kiedy jechałeś? Wiecie? Kiedy jechałeś? Tam, tą drogą? No. O, nie, ale często. Tak, a kiedy patrzyłeś do góry? Ale on tak późno wraca, że... Chyba jest to na morze, wczoraj się to. A przed zobaczę, kiedy jechałeś? Nigdzie nie jechałeś. Nigdzie nie jechałeś. Jest, lampa jest. Bardzo dziękuję. Ja mam pytanie do pani dyrektor zespołu szkół w Czerninie. Doszły mnie słuchy, że pani dyrektor wystawiła pojemniki z wodą do picia dzieciom na pewno. I pani mi się zapytała, czy naprawdę jesteśmy tak biedną gminą, że nie stać nas na to, żeby dzieci miały bezpośredni dostęp do wody w klasie. Dobrze. Także to proszę jest tak, o wyjaśnienie. Na wodę musieliśmy wydać 6000 zł, więc to nie jest mały koszt. Natomiast mieliśmy powiedziane, że musimy oszczędzać. W związku z tym oszczędzamy gdzie się da, między innymi oszczędzamy w taki sposób, że
wycofaliśmy część biletów miesięcznych i dzieci, które miały wykupywane bilety miesięczne, teraz został do dzieci troszeczkę inaczej gimbus ich zabiera, żeby nie trzeba było tutaj. I między innymi na wodę. Wody, no nie ma obowiązku. Tak naprawdę w szkołach sąsiednich nie ma wody, tylko w ja tylko pytam ich na ten w związku z tym, że to, żeby woda była, to nie jest jakiś obowiązek, że my jako szkoła musimy mieć to. Woda jest dostępna, nie jest całkowicie zabrana, tylko po prostu nie jest w każdej sali. I teraz powiem, na czym polega cała bajka, bo jakieś tam było zgłaszane, że uczniowie noszą tak zwane te reklamowane, co się nosi, czyli noszą butelki z Dafi. Podchodzą z butelkami z filtra Dafi pod wodę mineralną dystrybutor i nalewają przez nawodniają do butelki, tak? Tak. Więc dla mnie to jest wyrzucanie pieniędzy. Jeżeli ktoś już ma filtr i napełnia tą wodę filtrem, ja nawet nie wiem, czy ta woda nie traci nawet na wartości przez to, że przechodzi przez kolejny filtr. W związku z tym woda jest dostępna, jest na korytarzach, ale nie jest w każdej kasie. Ja to moją prośbę, żeby pani dyrektor po prostu na jakimś spotkaniu z rodzicami wytłumaczyła, na czym to wszystko polega. Dobrze, dziękuję bardzo. Chyba nieaktualne, bo... No może sam tak nie zrozumieć, że jest wcześniej. Więc nie wiem, kiedy to było. A jeszcze mam jedno pytanie do pana wójta i praktycznie prośbę od mieszkańców Woli Duchownej. Na ostatnim spotkaniu, które mieliśmy odnośnie Funduszu Sołeckiego na 2024 rok, mieszkańcy wnioskują ponownie o zrobienie placu zabaw w Woli Duchownej. Jest pan, który chce oddać grunt. Kolega radny był obecny przy tej rozmowie, więc prosiłabym o jakieś spotkanie, panie wójcie, na ten, gdyby pan tam nie kolidowało. Nie ma problemu. Dzwonimy się jakoś na tym, umówimy się z tym panem i zobaczymy, czy... Czy jest zlokalizowane przy drodze, czy gdzieś z tyłu? No z tyłu. Raczej z tyłu. Z tego, co opowiadał, no, to z tyłu, nie? Dochodzi przez prywatny teren do placu publicznego w tym momencie. Dokładnie nie wiem, w którym to jest miejsce, bo nie potrafię nam tego wytłumaczyć. Wcześniejsza rozmowa, kiedy rozmawialiśmy, tak, też tak, była, to nie jest ta wersja, tak się ten temat postaw. Jeżeli będzie ok, Fundusz Sołecki jeszcze wina nie ma, ale myślę, że można o tym mówić. Tak. W ośrodku zewnętrznym przy udziale Funduszu Sołeckiego. Ale jeżeli jest to bezpośrednio przy drodze, możemy rozmawiać. Jeżeli jest to przez teren prywatny, to uważam, że jest to nie do końca rozsądne, no bo właściwie konflikt interesu następuje. Dzisiaj dobrze. No możemy zobaczyć najwyżej na to. Nie wiem, czy nie spotkamy, bo jestem za przywiadomość. A później się jedna taka uwaga, ale to taka techniczna, bo przy tej nowej drodze jest tam taki ten jeziom. Jeśli nie zostawić się, to jest bardzo blisko, żeby jakiś skrajnie postawić, żeby było to trochę. Myślę, że tutaj też tą rozmowę prowadziliśmy, żeby ten jesion został oznakowany tym żółto-oznaczkowym tematem, bo naprawdę jest zdrowy. Rozumiem zagrożenie delikatne na miejscu, ale nie ma zgody na wycięcie tego jesiona przez zewnątrz. Oznakowany. Dołożenie czy tablicy, czy taśmą, czy inaczej, prawda, oznaczkowo, żeby czytelny, wyraźnie jasny. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę, interpelacje i zapytania. Mogę? Panie wójcie, chodzi mi o lampę tam przy numerze 57. Żeśmy już rozmawiali na ten temat, ale trzeba przekazać się ten odcinek czy energetyce, żeby oni to mogli naprawiać, nie? Czy to cały dzień? Z tego co to była naprawa, ale też głowy nie daje. Ona nie jest naprawdę. No to bym się robił temu, także akurat właśnie też tak wtedy, kiedy szukali żartu, rozmawiało na tym, kiedy dzwoniłem do pana Paśkowiaka, bo pan Paśkowiak jest zarządzany na Szczyrze, jako firma. A akurat wcześniej jechali, ja była obrócona, ale już dobrze była, a wcześniej jechała energetyka naprawiała lampy i to się okazało naprawianie swoją lampą, bo jeszcze po naprawienie. Pomoc jest, ale też głowy nie daje, bo rozmowa była na lampie, już wszyscy jechali na pierwszy. Ale to proponuję sprawdzić za to. Dobrze, to jeżeli jest związane, ja nie, proszę o telefon. Dobra, dziękuję. Dziękuję. Proszę o interpelację i zapytania. Nie ma kolejny punkt, wolny głos tej informacji. Proszę pani Sołtys. Ja bym chciała podziękować w imieniu swoim wszystkich mieszkańców za odcinek tej drogi asfaltowej. Bardzo dziękuję. Zarządzam zaproszonej gości chciałbym zabrać jeszcze głos. Ja chciałem podziękować za dobrą współpracę. Naprawdę. Uważam, że nie jest źle i dziękuję za takie podejście, to nie jest akurat temat, bo
się do stołu się wysyprować, tak jak dzisiaj Państwo otrzymujecie informacje, akceptujecie. Nie wiem, czy wszystko przejdzie, czy przejdzie. Same mamy dylematy, czy nas stać, czy nam nie stać, czy zajedziemy się na nas, przepraszam za słowo, na wasze życie stać, że chcemy więcej niż możliwości. A że cuda się zdarzają, no to jesteśmy tego dowodem w ostatnich dwóch latach. Każda kolejna sesja taka, po zgodki pieniędzy i samą sesję. Szczególnie zdrowotnie. Dobrze, szanowni Państwo, mogę jeszcze raz pytania? Mogę jeszcze jedno? Panie wójcie, czy nie wiem, panie wicewójcie, czy wypowy jakieś odbyły do Warunków, albo były jakieś zgłoszenia, bo tam jest sobie doszło? To znaczy tak, no wpłynęło teraz pismo, że mają się odbyć wybory uzupełniające, tak? No. Ale nie podano konkretnie daty, także no będziemy tutaj z panem przewodniczącym. Komisja jest powołana. I jest taka prośba tak, żeby może się gdzieś tam było zgłoszeń, bo komisja faktycznie cały czas... Czy zgłoszenia jakieś były? Nie było żadnego. Komisja była, no też była. No, tak. Do Izby Rolniczej, co było dwóch kandydatów, no to chyba nie zamknięte, tak? Tak, nie było. Głównie był bez wyboru, tak? Nie było. To teraz się powtórzy, tak? Uzupełniające. Tak, będziemy teraz ogłoszenie publikować o wyborach uzupełniających. Z tym, że po prostu no, nie ma podanej daty konkretnie, do kiedy trzeba te wybory przeprowadzić, nie? Będziemy tutaj dzwonić i konsultować się w tej kwestii, nie? Dobra. Dobrze, szanowni Państwo, czy mamy jakieś pytania? Nie. Jeżeli nie ma, to zamykam 57 sesję. Dziękuję. Dziękuję.